Witam Was serdecznie. Jesteśmy obecnie w salce teatralnej Filharmonii Kaszubskiej. Odbywają się tutaj próby teatru, małe spektakle. Nasze grupy teatralne ćwiczą sobie tutaj różne sceny i dlatego też pozostając w temacie teatru, zapraszamy Was na Panoptikum. Spektakl Teatru Ruchu Moshi, który odbędzie się już 5 listopada. Panoptikum jest to cyrk osobowości, teatr różności wszelkiej. Spektakl będzie opowiadał o tym, czy i gdzie jest jeszcze w naszym społeczeństwie miejsce na inność, na tą różność. Czy jest szansa na to, żeby nie ulec modzie wpasowania się w pewien kanon, który kreują nam media, głównie społecznościowe, w dużej mierze Facebook i Instagram. Zapraszamy Was serdecznie, to wszystko jest oprawione w piękną grę świateł, fantastyczną muzykę. Filharmonia Kaszubska i Teatr Ruchu Moshi zaprasza. Od 6 listopada można podziwiać wystawę prac Franciszka Starowiejskiego, jednego z największych i najbardziej oryginalnych polskich artystów ostatniego półwiecza. Rysownik, plakacista, malarz i znawca sztuki od 1980 roku tworzył autorskie dzieła, które nazwał teatrami rysowania. Tytuł wystawy nosi W oczekiwaniu ocaliciela. 11 listopada z okazji Roku Moniuszki artystka Magda Brudzińska przygotowała projekt Moniuszko Zaczarowany, Moniuszko na jazzowo. Do współpracy zaprosiła polskich muzyków jazzowych, wspólnie nadając kompozycjom Stanisława Moniuszki nowy jazzowy kształt. Magda do swojego projektu wybrała pieśni powszechnie znane, ale też te mniej popularne. 10 listopada poranki muzyczne dla dzieci pod hasłem Przybyli ułani pod okienko, czyli nadal pozostajemy w klimatach patriotycznych. 15 listopada zapraszamy Was serdecznie na projekt Kofta. Elektroniczne, nowoczesne wersje utworów Jonasza Kofty oprawione w piękną grę świateł, fantastyczną muzykę. Dzieła Jonasza Kofty wykona Aneta Tudorczuk, zaprzyjaźniona z nami artystka. Chcielibyśmy przybliżyć twórczość tego pisarza szczególnie młodym osobom. I zapraszamy już na to wydarzenie 15 listopada. Listopada Sorry Boys. Zapraszamy na charyzmatyczny koncert trzyosobowego zespołu czerpiącego inspiracje z różnych gatunków muzycznych. I 30 listopada koncert Kuby Badacha. Zapraszamy do wspólnego świętowania 10-lecia jego płyty, tribute to Andrzej Zaucha. Kuba Badach wykona piosenki Andrzeja Zauchy. Świętujcie z nami to wydarzenie. Dzięki, do zobaczenia w Filharmonii Kaszubskiej.